na moim kanale, widzowie! Cześć, jestem Oliwka, mam 7 lat. Kiedyś prowadziłam z mamą kanał Darliwka, a teraz założyłam kanał swój własny. Ej, ale to znaczy, że ty już nie będziesz ze mną nagrywała na kanale Darliwka? Będę! No właśnie, bo Daria plus Oliwka równa się Darliwka. No dobra, ale jak masz swój kanał, to teraz opowiedz nam trochę, co będzie na tym kanale się pojawiało. No, będą challenge różne, będę nagrywać filmiki z pet shopami, na przykład 24 godziny z pet shopem. A gry? Gry też będą. I coś obiło mi się o uszy, że dzisiaj jakieś gry chyba będziesz pokazywać. Co to będzie w ogóle za odcinek? Jaki będzie twój pierwszy odcinek na tym kanale? Pierwszy odcinek na moim kanale to jest pokazywanie gier na moim telefonie. Czyli zobaczymy, co Oliwka ma na swoim telefonie, tak? Dokładnie. No dobra, to zaczynamy. Tak! Okej, widzę tutaj naprawdę sporo gier, więc Oliwka nam trochę dzisiaj tego pokaże. Proszę bardzo. I co, jaka będzie pierwsza gra, w którą zagrasz i którą pokażesz w ogóle? Pierwsza będzie taka. Tak się zaczyna. A co to za gra? Perry House? Nie, Peppy House, tak? Peppy House. I o co tutaj chodzi? Chodzisz do domu i co? Opowiadaj! To jest podobne do Toki Boki. Zrobię sobie kanapkę ze serem i z parówką, ale będzie pyszna. Miam, miam. I idę teraz. Och, muszę wymienić muzykę. Może tą? Ciekawe jaka będzie. To lepsza. Zjem sobie ciasteczko. Czyli Oliwka, ta gra jest generalnie podobna do Toki Boki. Możesz tam sobie przestawiać postacie, robić im jakieś jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Czy są jakieś inne domki w ogóle? Są dostępne? Nie. Nie, tylko ten jeden? Tylko ten jeden jest. Ojojoj, no to... Ale no? Pokoje na górze są za reklamę. Aha, za reklamę. Jak obejrzysz reklamę, to wtedy możesz wejść, tak? Tak. Ale ogólnie lubisz tą grę? Tak. No dobra, no Stasiu to... Stasiu ją bardzo lubi. Stasiek gra z tobą w to? Tak. No dobra, no to teraz pokazuj następną. Jestem mega ciekawa, co wybierzesz. Okej. Okay. Wybiorę Among Us. Among Us? No dobra. Taka gra, że takie kółeczka się psują i spada. Aha, no dobra. To zaraz nam pokażesz. Tak. Sprawdzę sobie, co jest w ubraniach, jak mogę się przebrać. Czyli tutaj można zmieniać też jakieś ubrania i postacie, tak? Tak, jednak jestem tym. Okej. No to zaczynam grę. Dlaczego on się kręci? No bo ja ruszam. Aha. No dobra, i co dalej? Zobacz. Aha, i musisz uciec, tak? Tak. No i spadłaś i przegrałaś już? Nie. To chodzi o to, żeby jak najszybciej spaść, czy co? Nie. Jak najdłużej nie spadłaś. Czyli nie, musisz jak najdłużej wytrzymać, tak? No. Na tych kółeczkach. Tak. Okej, okay. Czyli to jest ostatni poziom. Jak już spadniesz teraz, to przegrywasz? Tak. I tam, gdzie wejdziesz na jakie to kółko, to ono od razu tak jakby znika. O! Jej! Pierwsze miejsce! Wygrałaś? Tak! Piątka! Fajne to! To teraz będzie gra numer 3, słuchajcie. I co to będzie, Oliwka? Opowiadaj. To będzie gra taka, co bardzo lubię. O, czy to jakieś święta? Jakieś ludziki, tak? I co? Tak, jest jeden ludzik. No i tu się zbiera takie rzeczy, zobaczcie. I co, i ty teraz sobie burzysz te kamienie, tak? I po co? Baby Yoda. Już nie ma jej. Tutaj jest potwór drzewo. Tutaj się zbiera surowce tylko i robi się takie miecze. Zobaczcie. Tutaj tak się surowce zbiera. Tutaj mam tyle surowcy. I tutaj właśnie robimy portal do czegoś. Jeszcze nie wiem do czego. A to teraz... potem będziesz mogła gdzieś przejść w tym portalu, tak? Tak, teraz aha. Potrzebuję diamenty. O, mam kilka diamentów. Oto no są tak diamenty. Troszeczkę jak taki Minecraft, tak delikatnie? No. Tu są diamenty, widzicie? To niebieskie. To zbieramy właśnie. I tam do portalu jest potrzebne to. I ta gra, słuchajcie, nazywa się My Little Universe. Dobra, to teraz czas, Oliwcia. Na kolejną grę. Na grę numer 4! Ciekawa jestem. Nawet nigdy nie patrzyłam, co ty tam masz w tym telefonie. Wiesz, nie grzebę ci. To jest też taka gra z tym ludzikiem, ale na zakupy. Aha, czyli też ludzik, tak? Okej. Okay. Zobaczcie, tutaj dobra. Się zbiera. Lata sobie ludzik po jakimś mieście i co? Nie, to nie jest miasto. To jest sklep? Tak.
Ale też to czekamy. Co, bijesz się o zakupy, czy coś, że kto pierwszy, ten lepszy? Nie. Tylko robisz rzeczy do jedzenia i zbierasz kolejne miejsce. Zobaczcie, tutaj masz na pieniądze. Aha. Się. Rozwija się to wszystko. Tutaj jest kosz na jedzenie. To co, zbierasz i wyrzucasz jedzenie? Nie. Tutaj właśnie wkładam pieniądze też, żeby zrobić kolejne rzeczy. Tutaj chcą mąki, to muszę im dać mąki. Czyli ogólnie tutaj szalejesz w sklepie spożywczym. Tak. Ta gra, słuchajcie, nazywa się My Mini Mart. Nie wiem, kurczę, widzieliście tam na filmiku. To... Ale słuchaj, czy tutaj się zbiera jakieś nagrody może? Dostajesz pieniądze. Za coś pieniądze się zbiera, dobra. I możesz robić zakupy, tak? Teraz czas no, ale stop, stop. Bo ja mam pytanie. Po co ci te zakupy? Po co się to kupuje? Co dalej? Co z tymi zakupami? Jak zbierasz te rzeczy w tym sklepie, to dostajesz pieniądze za zakupy. To jest jak normalny sklep. Aha, okej. Okay. To teraz będzie numer... 5! To jest gra. Mam, co mama lubi, no skakać na tych posteczkach. To ja bardzo to lubię. Dobra, to się nazywa jeszcze świąteczne. Fluffsies, tak? Fluffsies, dobrze chyba to przeczytałam. Ojeju, ja nawet na swoim kanale nagrywałam to raz. To ja nawet mogę opowiedzieć tutaj trochę. Tutaj hodujesz... Nie, to jest inne. Ale tak, no ale tutaj zwierzątka są w jajkach, z jajek wychodzą, trzeba o nie dbać. Zobaczcie. Trzeba sprzątać ich kubki i różne takie śmietki, co zostawią. Pokażę wam jakąś magię. Czekajcie. To jest... No, powiem ci, że na razie z tych, co pokazałaś, to ta gra najbardziej mi się podoba, Oliwka. Naprawdę? No. O. Ale prezent dostali. Co to, piłka? Tak. Chyba zadowoleni są, bo tańczą. O, teraz zbieramy. To może pokaż nam wszystkie pomieszczenia, jakie tutaj mają te zwierzaki. Takie. Tutaj jeszcze muszę zebrać klucz. Tu jest pomieszczenie. Tu. Był. I też tutaj jest pomieszczenie. Tutaj pada śnieg, więc nie zwracajcie uwagi. Czek chce wyjść, klikamy na niego. Ale gdzie on chce wyjść? I to już nie jest taki maluszek wcale. No dobra, czyli ogólnie opiekujesz się zwierzątkami. Tak, tutaj jeszcze są gry. A no, a gdzie jest ta moja ulubiona? Tu. Ja w to lubię grać. Tak, ja tutaj zawsze Oliwce skakałam do... Nie no, zawsze skakałam do góry, żeby potem był prezent dla zwierzaków, to prawda? Pokażę wam. No dobra. A i trzeba uważać, na co się skacze, bo niektóre ciasteczka są pęknięte i wtedy można zrobić właśnie. Bam. Jak wam się spodoba ten filmik, to nagram wam kolejne 10 gier, bo tutaj też pokażę 10 gier. This is my city. Moje miasto? Tak. No tutaj to mi Toka Boka bardziej tak przypomina, ta gra Tokę Bokę. Bardzo nawet, tylko inne postacie są całkiem. Mhm. No i co, to jest na tej samej zasadzie? Nie. Tutaj inaczej jest. No tak, ale też możesz sobie tam chodzić, przestawiać i tak dalej, więc chyba jednak to samo prawie. No prawie, prawie. Też tutaj można zrobić mleczko, tutaj jest mleczko wlane i teraz się podgrzewa. W tej grze jest tylko ten szpital jakby, czy są też inne takie, są wiesz? Są inne, zablokowane za prawie o pieniądze. Aha, czyli trzeba jakby dokupić dodatki, żeby mieć inne miejsca, inne domki, inne sklepy i tak dalej. Tak. To była gra numer 6, to teraz... Jest gra numer 7. Gra numer 7 to też, ale inna troszkę gra, ale podobna. O, matko jedyna. Tutaj się zaczyna bajeczka. Ile dzieciaków. Na początek jest bajka, wiesz, mama? Przewijam to i pokażę wam grę. Czy w tej grze czyści się też kibelki, tak jak tam było? Tak. Daycare, dobra. Ta gra się teraz zepsuła, więc sprawdzę to kiedyś indziej, czy jeszcze będzie działać. Tak to odinstaluję. Ale niby fajna jest ta gra, ale też jest problem mały z tą grą. Więc wyłączamy tą grę i pokazujemy wam grę numer 8. To poczekaj, mamy, bo to jest jakiś pet wet, tak? Czyli tak. Weterynarz. I mamy do wyboru zwierzątka albo takie savana, czyli zwierzątka... Może savana, bo ja tylko gram w tym. No zawsze. Dobra, no to dawaj te zwierzątka sobie popatrzymy. O, i? Reklama. Nanik Junior.
No dobra, no i co teraz? To się ładuje? O, wow! Pierwszy poziom to tygrysek. No dobra, i wchodzimy... Ojeju! Czyli w tej grze po prostu leczysz zwierzątka, tak? Tak. Tutaj masz różne te przybory lekarskie i tak dalej. No to powiem Ci, że ja też chyba grałam kiedyś w taką grę i jest całkiem fajna. No. Tylko przykro to, że trochę jest na początku. No przykro jak chore, no ale potem jak już są uleczone i zdrowe, to chyba git, nie? Tak. Czyli już prawie z nim w porządku? Tak. Teraz jeszcze tutaj muszę pokremować, okej. Okay. Teraz kładziemy to na te takie bąble czy coś. Dobrze? No, nie? Bąble, oparzenia może jakieś, jeszcze no ale takie bąbelki tu. Na uchu ma, nie? Tutaj coś się stało chyba. Czy to jest jego buzia? Tak. O matko, nawet ząbki ma do naprawy. No, koniec, jakie zwierzątko jest już zdrowe, trzeba je nakarmić i można się już bawić. Leczyłam lwa. Także teraz będzie gra numer 9. I co to będzie za gra? Taka będzie gra. Malowanie? Każdy wybiera swój obrazek i każda literka ma inny kolor. Także zobaczcie. Cyferka. Tutaj w nosku. Aha, i tak maluje się całe, tak jakby zdjęcie potem powstaje. Tak. Teraz jak śmiesznie wygląda sama głowa, no nie? Mhm. Ale fajnie to wygląda. Mhm. To jest ładne ogólnie. Zobaczcie, takie, no, takie super, nie? Mamuś. No fajne. Czas na ostatnią grę numer 10. To jest moja ulubiona gra, widzowie. Nazywa się Beat Color, jakby ktoś pytał. Bo ja kiedyś czemu tu udawałam... jest tyle emotek jakiś? Co to jest? Tutaj, no bo ja to rysowałam. Aha, to możesz ty sobie sama rysować tutaj takie emotki? To znaczy kolorować. Kolorować, no dobra. Zobaczcie, tutaj się klika i... I reklama. Jej! Tutaj koło robi się. To jest tam ta gra, co tam. Tamta... Tak, ale chyba tutaj masz tak więcej roboty, nie? Bo te cyferki są takie małe, musisz przybliżyć i dopiero potem ci ten cały obrazek i sama musisz zmieniać kolory, bo tam jak dotknęłaś, to się już malowało, no nie? Mhm. Już pokazałam Wam 10 gier i teraz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby oglądać kolejne filmiki pierwszemu? Jak to się mówi? Co ty chcesz powiedzieć? Żeby pierwsi oglądali ten filmik nowy, najnowszy czy coś. I teraz możecie jeszcze, jak będziecie subskrybować mój kanał, to mogę jeszcze nagrać taką serię na moim tablecie. O, czyli będzie najpierw co masz na telefonie, a potem jeszcze na tablecie. I na konsoli. Więc halo, wy tutaj zostawiajcie Oliwce łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pozdrawiam wszystkich i pa pa! Buziaczki! Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!